Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Martin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie. Jak widzicie, do naszej redakcji przyszła paczka z nowościami gamingowymi od firmy Tesoro. Są to sprzęty, które mieliśmy okazję zobaczyć, przetestować na targach Poznań Game Arena 2013, mianowicie słuchawki Kuwen oraz aluminiowa klawiatura mechaniczna Kolada. W dzisiejszym filmie rozpakujemy sobie słuchawki. Na klawiaturkę pozwolę sobie tylko rzucić okiem. I zobaczymy ją oczywiście w kolejnym filmie. A tymczasem, moi drodzy, wracając do samych słuchawek, powinny być niedługo w sprzedaży. Kosztować mają około 299 zł. Oczywiście finalna cena może okazać się niższa. Jak widzicie, słuchawki są naprawdę duże, widać to już przez opakowanie. Jak dowiadujemy się, Kuweny to słuchawki zapewniające dźwięk wirtualny 7.1 oraz ich cechy: 50 mm membrany, mikrofon redukujący zakłócenia oraz redukcja hałasu poprzez grube nauszniki. Przy okazji zobaczcie, samo opakowanie wygląda rewelacyjnie, tak jak wszystkie sprzęty firmy Tesoro. Jest bogato zdobione, mamy jakieś elementy mitologiczne, a także objaśnienie, iż Kuwen jest to hełm Hadesa. Zaczerpnięty oczywiście z mitologii stałego świata. I zobaczcie, mam tutaj cechy. W zestawie taki adapter, dwumetrowe przedłużenie oraz możliwość podłączenia do urządzeń mobilnych. O, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Słuchawki występują w dwóch wersjach. Devil, diabelska czerń oraz Angel. Mnie bardziej urzekły białe, dlatego wziąłem białe. Tak samo klawiatura Kolada jest w wersji białej. Ale jeśli oczywiście wolicie czarne sprzęty, macie wybór, aby wybrać właśnie takie słuchawki. No i mamy troszkę danych technicznych. Czyli 50 mm membrany, zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy, czułość, długość okablowania, wtyczki oraz dane mikrofonu. I z tyłu jeszcze mamy troszeczkę informacji. Tutaj mamy po prostu najważniejsze cechy, takie dane zachęcające nas do zakupu tych słuchawek. Oczywiście marketing marketingiem, a testy testami. Jak te słuchawki sprawdzą się w testach, dowiecie się w pełnej recenzji. No a tymczasem otwieramy pudełeczko. No i proszę bardzo, coś tam tutaj wypadło. Aha, ok. Czyli mamy to dwumetrowe wspomniane przedłużenie. Wtyczka do mikrofonu i wtyczka do słuchawek. Tak samo wejścia. Oraz taka przejściówka, żeby te dwa kabelki spiąć i podłączyć jednym mini jackiem, na przykład do smartfona czy do tabletu. Zasobnik z instrukcjami, oprogramowaniem. Proszę bardzo. Prawdopodobnie do konfiguracji tego systemu dźwięku 7.1. Tutaj książeczka reklamowa, którą już kiedyś widzieliśmy. Rzućmy tylko okiem, czy są jakieś nowości. Klawiatury Durandal oczywiście testowana na naszym portalu w wersji Ultimate. Kolada będziemy testować. No, Lobery jeszcze nie ma, ale będzie za jakiś czas w sprzedaży z tego, co słyszałem. Kuweny. I też widzę, że będzie jakaś wersja profesjonalna z taką zewnętrzną kartą dźwiękową. Może też uda się ją przetestować. Myszka Gandiva. Również widzieliśmy ją na targach i jeszcze nie jest dostępna do testów. Garnier oraz Shrike przetestowane przez nas. No i podkładka Aegis X4 największa, czyli ta ostatnia, też była u nas testowana. No i moi drodzy, zobaczcie. Warto na chwilkę się zatrzymać, troszkę przeciągnąć to rozpakowanie. Ale widzę, że Tesoro szykuje dla nas także obudowę dla graczy. Oczywiście wyglądającą jak najbardziej w barwach, w kształtach, do jakich przyzwyczaiła nas firma Tesoro. Obudowa wygląda naprawdę ciekawie i powiem Wam, że bardzo chętnie ją przetestuję, a jeśli nie ja, to prawdopodobnie zrobi to Dawid. Ok, tak więc część reklamową mamy za sobą. Mamy instrukcję. No i to by było na tyle. Za chwilkę zobaczymy same słuchawki. Wydobędziemy jeszcze tylko ten adapter, aby mu się troszeczkę przyjrzeć. Ok, więc zobaczcie. Mamy tutaj wejście na mikrofon, na słuchawki. I w drugiej części
styk USB z wbudowaną kartą dźwiękową 7.1. Bardzo dobrze, że zastosowano to w taki sposób, ponieważ mamy wybór. Możemy korzystać z USB, na przykład jeśli nie mamy dobrej karty dźwiękowej, wtedy możemy jak najbardziej posłużyć się tą. A jeśli na przykład nie uznajemy czegoś takiego jak wirtualne 7.1, nie lubimy kart na USB, a mamy w komputerze dobrej jakości kartę dźwiękową, jakiegoś Xonara, Sound Blastera, wtedy nie używamy tej części i słuchaweczki podpinamy bezpośrednio pod nasz komputer. Za to już u mnie te słuchawki mają bardzo duży plus, ponieważ daje to nam wybór, daje to nam po prostu wolność i swobodę wyboru. Przy okazji, jak już trzymam kabel w ręce, mamy regulację, włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci suwaczka i bardzo małe, dyskretne pokrętełko służące do regulowania głośności. Zobaczcie, wszystkie kable w oplocie, fajne, miękkie, elastyczne, dobrze się wyginające. No i słuchawki Qwen są naprawdę duże, już tak same w sobie, a jeszcze możemy je sporo rozciągnąć, tak więc dopasują się bez wątpienia do każdego gracza. No i zobaczmy sobie po kolei. Oczywiście design. Słuchawki mają nietypowy wygląd, nietypowy kształt. Bardzo takie szerokie, dość kanciate nauszniki w białym kolorze z logo firmy Tesoro, z taką tą twarzą, maską. Tutaj przypomina to takie szczotkowane aluminium. Nie mamy błyszczących elementów, co wiele osób na pewno ucieszy. Kolejne logo, napis Tesoro. Regulacja. Tak naprawdę w większości plastikowa, w środku jest jednak metalowy element. I regulacja, jak widzicie, pewnie pracuje bardzo, bardzo płynnie, bez oporu. Tutaj góra z takiego dość miękkiego tworzywa z wytłoczonym napisem Tesoro. Gruba gąbka w miejscu stykania się z naszą głową. Naprawdę grube, fajne nauszniki. Też z bardzo fajnej skóry. W środku oczywiście 50 mm membrany. I z tej strony mikrofon. Jest duży, wygląda fajnie. Cały ten przegub mamy elastyczny. Dzięki temu możemy go sobie dogiąć. Mamy jakąś kontrolkę, pewnie będzie nam dawała znać, czy mamy go włączonego, czy wyłączonego. I oczywiście słuchawki wyginają się bez problemu w ten sposób. Jeśli byśmy troszkę odsunęli mikrofon, widzimy, że gdyby złączyć te nauszniki, powstałoby nam pełne logo firmy Tesoro. Fajnie pomyślane, naprawdę. Kształt, design jest super. No i ostatnia rzecz, taka też dla mnie bardzo ważna, waga. Tak biorąc do ręki, wydają się naprawdę lekkie. Więcej będę mógł powiedzieć, jeśli posiedzę w nich kilka godzin, pogram. Wtedy będę mógł już Wam zdradzić, na ile są komfortowe, czy nie ciążą po kilku godzinach grania. Ale to oczywiście w pełnej recenzji. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, tego pierwszego rzutu okiem na najnowsze słuchawki firmy Tesoro Qwen. No i przy okazji zapraszam Was na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!